Halo? Tak? Witam, czy to jest ten zakład, co polewacie? Tak. Polewacie. Proszę Pani, Paweł Stytwa moje nazwisko. Dzwonię tutaj w imieniu swoim oraz trzech pozostałych kolegów. Romka Twardziaka, Zbyszka Zetlińskiego i Krzysztofa Pulpiaka. Chcielibyśmy zamówić kogoś od Państwa. Co zamówi? Kogoś od Państwa. To znaczy się kogo, bo nie rozumiem, o co Panu chodzi. Bo Państwo polewacie. Prawda? A czy Pan wie, gdzie Pan się dodzwonił w ogóle? No wiem, Państwo polewacie takie wyroby różne. No tak, i Pan chciał zamówić towar, tak? Polewę. Chciałem polewę zamówić, znaczy o co chodzi? My siedzimy, tutaj jest kwestia, proszę Pani, wina owocowego Żaneta, produkcja Jelenia Góra. Tak. Po prostu ani ja, ani żaden z moich kolegów, jak mówiłem, Romek Twardziak, Zbyszek Zetliński, Krzysiek Pulpiak, jesteśmy we czterech, nie jest w stanie po prostu w tej chwili, rozumie Pani, polać. Ręka się trzęsie i wszystko się rozlewa, no. Tak, no ja już wam nie pomogę przez słuchawkę. Nie, ja wiem, że to przez słuchawkę. A pani to jest ten. Pani to jest figlara, widzę. Dowcipna. No. Pani figlarna jest, co? Pani powie, jak ma pani na imię w ogóle? Ja się przedstawię, Paweł. Dobrze, Iwona, ale to co panu daje? Naprawdę nie Iwona, mówię. Iwona, no, pomóż nam jakoś. Nie bądź taka, bo jesteśmy we czterech, wiesz, zmęczeni po całej nocy. Wiesz jak to jest, no. Mhm. Dobrze, to teraz idźcie spać i się wyspiecie i później pan zadzwoni, dobrze? Dobra. Iwona? Tak? Bo ja też tu z sierpca dzwonię, no. Tak? Niedaleko jest to. Iwona. Iwona księżniczka Burgunda. A my nie Burgunda, tylko winko. Zwalimy. Owocowe. Żaneta, bardzo fajne. Oj, Iwona, Iwona. Ty figlara jesteś, wiesz? No dobrze, udziela mi się w takim razie. No, figlara jesteś, Iwona. No, teraz się weź się wyślij i zadzwoń ku niej. No, na pewno ci będzie chciało pić po tym winie. No będzie ci chciało, fakt. A to co mówisz, żeby już nie polewać tego w ogóle? Nie, żeby nie. Bo koledzy to już śpią, wiesz. Aha, a to by się nudzi. No, nie, no w ogóle tak sobie też chcę pogadać, wiesz o co chodzi. No. Dobrze, ale ja nie mogę rozmawiać, że jestem w pracy. No dobra tam, wiadomo jak to jest. W pracy, no. Wiadomo o co chodzi, no. Można sobie posiedzieć trochę, pogadać. Iwona? Tak? Może byśmy się spotkali? O tak? Wieczorkiem? Co? Dobrze, już bez takich, dobrze? Oj, no co bez takich? No co bez takich, no. Nie obrażaj się, no zmęczony jestem trochę, ale... No więc mówię, idź spać i już nie będzie zmęczony. No, ale potem na przykład wieczorkiem, jakbyśmy się spotkali gdzieś po robocie, jakbyś wyszła. Co? Zostawaj mnie samego, bo czuję się samotny. No. O, ale co ja poradzę? Nie moja wina. No, masz taki fajny głos. Miło mi się gada z tobą. Dobrze, ale idź już, dobrze? Weź już, idź spać. Dobra, ty, Iwona, ale potem jak już cię prześpię, mogę zadzwonić jeszcze do ciebie? No jak musisz, to tak. Mi.